1500. No i grywałem D4, grywałem E4. Mam ochotę zagrać E4 Przeciwnik gra obronę Karokan. No i w sumie, w sumie nie wiem, co mogę zagrać, więc zagram taki... nazwijmy to najbardziej standardowy setup. A mianowicie pod E5 zagram E5. Goniec E3 to jest jakaś pułapeczka. No to ja jej nie znam. Więc zagram E5 i chłop gra C5. Gdyby gościu zagrał tutaj goniec F5, to chciałem zagrać H4. Aczkolwiek on zagrał tutaj. I teraz, jakie ruchy byście brali pod uwagę w ogóle? Czy warto jest bić tego pionka przede wszystkim? Jak sądzicie? Eee, więc to, to już jest kwestia tego, że akurat znam teorię chociaż trochę. A mianowicie tutaj, oczywiście, C3 nie jest złym ruchem, tylko C3 jest bardzo miękkie. Jeżeli nie widzicie, jeżeli nie znacie tego, jak gdybym nie znał, to możliwe, żebym się zdecydował na ruch C3. Ale tutaj możemy wykorzystać fakt, że przeciwnik stracił już trzy ruchy i po prostu możemy chapsnąć tego pionka. Skoczek C6 i teraz bardzo ważny ruch. Bardzo ważny ruch i to jest coś takiego, że jak to zapamiętacie, to będziecie po prostu umieli te pozycje grać. Mianowicie, jaki tutaj jest najlepszy ruch od strony białych? Możecie podpowiadać, gdyż jest to konto speedranowe. Hetman D4 jest problematyczny trochę. Tutaj jeden z bardziej absurdalnych ruchów, o których moglibyście pomyśleć, jest akurat ruchem typu dobrym. A mianowicie ruch A3. Bo tak jakby cała idea tego wariantu polega na tym, że po to bijecie na C5, żeby teraz zagrać ruch B4 i wyprowadzić sobie gońca tutaj i mieć długą przekątną. To jest coś takiego, że no mówię, no ja mam to szczęście, że akurat ten wariant sobie analizowałem i... Jedna z ostatnich moich klasycznych gierek, jakie grałem na lidze. E, była właśnie w podobnym wariancie. Tam było trochę przestawiania posunięć i ja też tutaj nie gram tego, tak wiecie, turbo, turbo dokładnie. Bo tam bodajże skoczek F3 i S6 powinno się jeszcze wtrącić wcześniej, czy coś w tym stylu. Natomiast idea jest taka, że ustawiamy gońca tu, on sobie strzela i dążymy do pozycji, w której mamy cztery pionki na dwa pionki potencjalnie, ewentualnie na C na trzy. Jak tak? Okej. Okay. On sobie wrócił i teraz. Wielu z was byłoby podkuszonych, żeby zagrać ruch B5, ale prawda jest taka, że ruch B5 akurat tutaj nie jest zbyt dobry, gdyż niewiele nam daje. W sensie on sobie gdzieś tym skoczkiem prawdopodobnie odejdzie i tak. wiecie. Nie do końca rozumiałbym, po co to robić. Ja gram koniec B2. To jest groźba, na którą on będzie musiał uważać. I na przykład teraz E5, zauważcie, to już jest podstawka pionka, bo po B5. Ten Pionek po prostu poleci. Więc on gra jak najbardziej logicznie, prawdopodobnie. Prawdopodobnie to jest ok, pozycja dla niego cały czas. Więc ja też będę wyprowadzał figury. To, że ja znam debiut, nie oznacza, że wy byście w taki sposób nie zagrali, albo że wy, jak nie znacie tego, to byście już mieli ustawionego wora. To jest totalnie normalna pozycja i zupełnie nic złego się tutaj nie dzieje. No i teraz mamy. Ciekawą opcję, a mianowicie jakie ruchy wy byście tutaj rozkminiali? So, bo to jest mega ważny moment, paradoksalnie, w partii. Wyprowadzenie gońca byłoby całkiem Git. Natomiast to, co ja widzę, to to, że dwie figury mogę zaatakować moim skoczkiem. Mogę zagrać tu. I teraz. Jeśli on to zignoruje, no to poprawiłem swojego skoczka. Jestem zadowolony. Być może to zbije, być może zwiąże i tak dalej. Natomiast ciekawe się rzeczy będą działy, jak on zdecyduje się to zbić. Bo ja to odbiję albo Hetmanem, albo Gońcem. Jeszcze nie wiem. I teraz ruch goniec B5 będzie bardzo silny dla mnie. Eee. Okej. Okay. Ruch typu ciekawy na pewno, ze strony przeciwnika. I teraz trzeba już liczyć. To, to wygląda na taki ruch, który albo jest, wiecie, gigamądry i oponent wpadł na jakąś super mądrą ideę, która która mnie tutaj może nie poskłada, ale jakieś kłopoty mi sprawi, albo to jest głupie. Bo to nie jest, to nie jest naturalny ruch. Ja nigdy bym nie zagrał Hetman F6, gdyż no, tutaj jest, wiecie, podchodzicie potencjalnie pod związanie. No, ale tutaj nie mam gdzie odejść, bo jak zagram tu. To on mi to zbija, atakuje mi wieże. Jak zagram tutaj, to podobnie. Jak zagram tutaj, to on mi zbija, ja zagram tutaj, on odejdzie, ja tu, ale on tu. Więc on to wszystko musiał jakoś policzyć. Ewentualnie to jest jakiś wariant, więc, więc ciekawy. Eee, więc ruchem, który ja chcę tutaj zagrać, jest kontynuowanie mojego planu i zagranie ruchu Goniec B5. I teraz to już może grozić realnie. Wydaje mi się, że bardzo łatwo będzie się tutaj przeciwnikowi w jakiś tam sposób pomylić. No aczkolwiek, oczywiście, to jest jeszcze kupa gry. Eee, no dobra, i co tu może. Nie wiem. Nie... Okej, okay, skoczek E7. No i teraz jest dużo, dużo liczenia. Więc będę musiał pewnie w chwili trochę posiedzieć. Pyk, pyk. 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 Hmm. No bo mogę oczywiście. Pyk, on musi bić. Ja mogę zbić, on zbije. Mogę też zagrać tak, on tu, ja tu. I jak on tu, to ja biję i wtedy on bije i to też są jakieś mega zamieszki. Hmm. Mogę zagrać goniec C3 i on może tu. Wtedy. Hmm. No dobra. Więc policzyłem trochę i stwierdziłem, że według mnie nic tutaj nie działa. Takiego konkretnego. Zastanawiałem się jeszcze nad paroma rzeczami, ale... No, nic mi się tu nie podoba, więc zagram po prostu bicie i on musi tu zbić. W sensie... Ok, to ja myślałem, że chłop jakieś 200 IQ, ja tam liczyłem jakieś, wiecie, warianty na 5, 6, 7 posunięć, tylko po to, żeby on zrobił, widzę, bije. Pff. No dobra, tu mam w ogóle wygraną. Tutaj już trochę mniejszą. Aż bardzo he... to, aż... to najpierw wam powiem, co tutaj się działo według mnie. Yy, więc tutaj wariancik A3, tutaj, tutaj. Miałem podczas, yy, podczas turnieju na lidze taką partię, że było E6. Tutaj, tutaj zagrałem H4. No i potem grając H5 no, ustawiłem dobrą pozycję i koniec końców wygrałem. Natomiast on sobie wrócił, co było dziwne. Ja wyprowadziłem więc końca. Tu było wszystko git i mo. W sensie, no, grałem takie sensowne ruchy i skoczek D4. Komputer się z tym nie zgadza. Natomiast wydaje mi się, że to mogło przeciwnikowi sprawić jakieś tam kłopoty. No, Hetman F6 widocznie był głupi, ale nie widziałem jakiegoś takiego konkretnego obalenia. No i tutaj po biciu, wariant, który ja policzyłem, to to, że po biciu mogę zawsze zbić. I wtedy, jak on odbije, no to gramy sobie dalej, ale kłopot jest taki, że tutaj jest podwójne uderzenie. Więc koniec końców wydawało to, co ja chciałem zagrać, i mam nadzieję, że komputer mnie, na mnie nie napluje. Teraz to jest Hetman D4. Aha, tylko Hetman C1. Czyli napluł na mnie komputer. To nie wiem, w sumie. To tutaj powinienem zagrać innego. Ja no, myślę, że Hetman D4, Hetman c bym po prostu zobaczył, nie? Oczywiście. Więc nie wiem, może cofka z koczkiem? Nie? Może tu? Nie, nie mam pojęcia. Mo chyba, że komputer po prostu widzi, że po czymś takim, po czymś takim, tu. Nie, nie wiem. Dobra, zobaczmy więc z komputerem, bo ja się nie znam na szachach. Wiecie, jaki tutaj jest najlepszy ruch według komputera? Aha, macie złą scenę. To już Wam na tym pokażę. Wiecie jaki jest najlepszy ruch w tej pozycji? Nie zgadniecie. Najlepszym ruchem w tej pozycji... ...jest zagranie wieża A2. Komp dziczeje, ale, ale tak pokazuje. <laughs> Żeby obronić gońca po prostu. Natomiast goniec B5, on zagrał tutaj... A I w tej pozycji co ciekawe najlepsza jest Roszada po prostu Utrzymać to napięcie. No spoko, a ja zagrałem tak i po tym... No dobra, czyli tutaj, 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 tutaj i i nie bić tego, tylko zagrać tu. No dobra, no to skomplikowane, ciekawe, ciekawe Dobrze, gramy więc z panem z Indii Zagrałem już E4, to teraz zagrajmy ruch D4. Może takiego zwykłego Londona sobie zagram. Goniec F4. I zobaczymy, jak ci zawodnicy ogarniają Londona na tym poziomie. W ogóle mikrofon by mi spadł. Myślę, że biorąc pod uwagę zastanowienie się, to już humor popsuty. Pytanie dla Was. Zagrać normalnego Londona, czy Jobawę? Dobra, więc różnica jest taka, że normalny to jest E3, C3, bla bla, 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 bla. Natomiast jobawa to jest skoczek C3. Więc gram skoczek C3, i co ciekawe, jednym z planów jest po prostu zagranie skoczek B5. Natomiast przeciwnik zagrał C6 i się przed tym obronił, więc ja będę kontynuował, yy, kontynuował normalnie rozwój. Czy zmieniałem kamerkę? Nie zmieniałem, gdyż kabla mi nadal brakuje. I tu wyprowadzacie po prostu figury. Tu nie ma co jakoś super mocno kombinować. Jest chyba jedna pułapka, tylko muszę się zastanowić, czy ona tutaj będzie działać. Yy, tu, tu, tu. No dobra, skoczek E5. Bo nie, je, jeżeli gracie Londona, niezależnie od którego, niezależnie którego, czy tego, 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 czy tego, 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 to pole na e5 zawsze będzie dla was najlepszym polem, więc jeżeli możecie ustawić tutaj skoczka i zagracie taki ruch, to bardzo rzadko będzie on zły, więc to możecie jako taki jako coś do zapamiętania. I właśnie skoczek d7, jeśli dobrze kojarzę, jest tutaj nie do końca dokładne, aczkolwiek mało kto gra mi w ten sposób, więc tak jakby nie musicie tego brać jako super pewnik. Natomiast teraz mamy bardzo ciekawy ruch, który Zawsze musicie, co ciekawe, brać pod uwagę w tego typu pozycjach. Czy widzicie, o jaki ruch może ich chodzić? Jak oglądacie moje titledy, to w taki sposób zdarzyło mi się wygrać parę partii. Tym ruchem jest G4. I to jest po prostu, nie będę wchodził w jakieś wielkie meandry, to jest po prostu tak, że ruch G4 w Jobawa London zazwyczaj jest dobry. Nawet Hans Niemann mówił kiedyś, że gdy gra Jobawa Londona, jeżeli tylko może zagrać ruch G4 i nic nie traci, to go gra. Jak skoczek idzie na C6, to za, zaraz powiem. Podczas analizy możemy się tym zająć. I właśnie to jest największy szkopuł dla przeciwnika, bo teraz mamy kolejny bardzo silny ruch. I w taki, dosłownie taką sam takie same partie wygrywałem na poziomie rankingu 2300. Po prostu ludzie w to wpadają. Ops. Dokładnie tak. H4 Sigma. I... Chodzi o to, że w wielu wariantach najlepszą odpowiedzią przeciwnika przeciwko H4 jest H5. Ale tutaj problem jest taki, że jak on zagrałby H5, to ja po prostu biję i on ma zepsute pionki i wygrywamy. Także tu, no i teraz co jest lepsze? H5G5 bicie gońcem czy bicie pionkiem? Jak sądzicie? Bo tutaj jeden z tych ruchów wygrywa. Więc spróbujcie rozmienić, jaki i dlaczego. Bo jeżeli zbijemy gońcem, to co może zrobić przeciwnik? Przeciwnik może zagrać H6 lub H5 i tyle. Więc musimy zbić pionkiem, po to, żeby oponent stracił tempo. I zauważcie, że teraz atakujemy mu skoczka, ale co ważniejsze w tej pozycji, grozimy też ruchem H5 i zdobyciem gońca. Więc teraz, cokolwiek przeciwnik zagra, to ja zagram albo H5 od razu, albo w pewnym wariancie za jeden ruch, i po prostu wygrywam. Więc tak to jest. No, lo, Jobawa London według mnie jest bardzo dobry, bo tutaj. Znaczy, bardzo dobry. Bardzo dobry poza partiami klasycznymi na moim poziomie, gdzie każdy może sobie popatrzeć i zagrać sensowne ruchy i przemyśleć wszystko, ale na jakieś blice, w tę powiedzmy pułapkę, nawet wpadają zawodnicy 2.500, 2.600, nie? Tak, goniec E4 to jest ruch, który może się wydawać, że jest silny, bo jak zagramy goniec E4, to jak my. No. Ok. Mamy tylko jeden prawdopodobnie. No dobra, nie jeden, ale jeden prosto wygrywający ruch. I tym ruchem jest oczywiście F3. Po prostu blokujemy. I teraz dwie figury wiszą. I nawet po ruchu Skoczek H4, G4 my po prostu bijemy tu. No i jest gitara siema. Inny ruch, który prawdopodobnie wygrywał, to odejście wieżą gdziekolwiek. Bo potem zagramy F3. Ale F3 od razu jest najprostsze. Nie tracimy tempa na zbędny ruch wieżą. Zaraz sobie to przeanalizujemy. To. Będzie coś takiego, że postaram się trochę wyjaśnić tego jobawe Londona, bo wiele osób tego nie czai. No, i koniec P4 jest ruchem fatalnym, prawdopodobnie jeśli nic tu nie przeaczam, to jest to ruch zły. I teraz, którą kontynuację wybrać? Co tutaj zrobić? Bo nagle wisi wiele. I, ale najprostszym ruchem, według mnie, jest po prostu zbicie skoczka. Bo zauważcie, że to cały czas wisi. To mu cały czas wisi i on nie ma co z tym zrobić. On nie może teraz uciec, bo dostanie H5 prędzej czy później. Więc nie dość, że stracił jedną figurę, to teraz straci jeszcze drugą. No i teraz, oczywiście, przenik zbił, więc bijemy. Prawdopodobnie jego idea jest taka, że zbije tutaj i grozi szachem. No i co teraz powinniśmy zrobić? Czy się przed tym bronić, czy olać i bić gońca? No właśnie, na przykład Hetman D4 to jest ruch, który pewnie też wygrywa. Bo. Bo, tylko, że on zbije tu i mamy tylko figurę więcej. Więc bijemy drugą figurę. I po szachu po prostu ucieczka. I to jest podobny przykład jak te poprzednie partie, gdzie zwróćcie uwagę, że tutaj też będziemy mieć jedną czy dwie figury więcej, ale rozwalonego króla. Tylko kłopot jest dla przeźmika taki, że on nie ma czym atakować. Teraz jedyne o czym musimy pamiętać to twarda bania, zaciśnięte pięści, żeby... Nie było tutaj jakichś kłopotów na królu, żeby losowo nie podstawić tej wieży. Typu, zagramy tu na wymiankę i chłop nam zbije wieże. To są takie rzeczy, które mogłyby wam się przydarzyć. I tyle. Okej. Okay. Przeciwnik jeszcze próbuje eee, robiąc długą roszadę. Tylko znowu, problem dla przeciwnika jest taki, że każdy z jego ruchów. Stwarza dodatkowe słabości. Teraz jego król jest osłabiony, i teraz mam bardzo ładny ruch. Bardzo ładny ruch, który jednak wymaga trochę liczenia. I tym ruchem jest Hetman D4. Tylko Hetman D4 nie jest dobrym ruchem takim samym w sobie, bo wiecie, zagramy tu i przeźwięk zbijemy, zbijemy, i jest spoko, bo wtedy faktycznie jest spoko. Tylko trzeba zobaczyć, że po tym ruchu, po pierwsze, nasz Hetman broni wieży, więc luz. Po drugie, po tym jak on zbije, my się zasłaniamy, i tempem wprowadzamy tak, jakby kolejną figurę do gry. I to jest bardzo dobre, bo po biciu, goniec Edwa, nawet jak on gdzieś tutaj zbije, to my już możemy nawet kombinować, żeby go matować. Osłabił swojego króla, więc będę chciał zamatować przeciwnika i wcale się nie zdziwię, jeśli za trzy ruchy się ta partia skończy. Według mnie ta partia ma potencjał, żeby zakończyć się w ten sposób. On da szacha, ja się zasłonię, on zbije tu. Ja zagram tu, grożąc matem, przeciwnik zobaczy, zagrabię, że D7 i dostanie mata na D8. Według mnie ta partia tak się zakończy, chociaż skoro tak gadam, to pewnie on już w pierwszym ruchu zrobi coś innego. Czyli Imo to będzie pyk, 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 pyk i pyk. Na B8, mat. B jak Barbara. Dzisiaj 4 grudnia, barburka. Czy da się obronić przed tym Wiecie, taka najprostsza obrona to może zbić, zbić i po prostu grać w pozycję bez dwóch końców. Okej. Okay. Może też zbić Hetmanem. I wtedy się zastanowię, czy chcę to wymieniać, czy chcę zbić tutaj. Zobaczymy. Na razie jeden z trzech ruchów trafiłem. Zobaczymy, czy trafię drugi i trzeci. Mam jedynie nadzieję, że przymiotnik wykona posunięcia. Oho. I czy teraz chłop zagra tu i dostanie mata? Zobaczymy, czy jestem magiem. Czy moje cza... czary zadziałają. No i chłop się poddał. Zamiast dać się zamatować. Ajajaj, aj, aj, no szkoda. <gryw> A już myślałem, że będzie kontencik. Tu pewnie król D7 musi grać. I tam, no jakoś go zamatuje, typu coś w tym stylu i tyle, nie? Więc dobra, więc teraz omówienie Jobawa London System, takie szybciutkie, bo yy, to jest normalna pozycja. Komp zawsze tutaj pokazuje, że jest koło 000. I teraz skoczek E5. A, jeszcze ktoś z Was pytał, co jeżeli on by grał na przykład w ten sposób, czyli skoczek C6. I po pierwsze, tutaj skoczek B5 może być bardzo silny, ale yy, nawet po prostu wyprowadzajcie figury i. Bardzo często goniec b5, bicie tutaj i potem kontrola pola e5 jest takim planem, który jest spoko, nie? Czyli coś w tym stylu, coś w tym stylu, tak losowo pokażę. Jeśli uda wam się osiągnąć coś takiego, to zazwyczaj to jest dobre dla was. Bo wywieracie presję na tego pionka i trudno jest go bronić, nie? Natomiast przeciwnik zagrał tak jak grają powiedzmy trochę bardziej prosi. No i tutaj skoczek D7 jak widzicie komputer nawet nie docenia, że tutaj są jakieś kłopoty. Natomiast ruch G4 jest bardzo fajny. Wygląda to w ten sposób, że oczywiście można by było sobie podumać, że kurde, bijemy tu. Jak tu to tu i w sumie wszystko jest spoko. I faktycznie to jest spoko, ale tutaj kłopot, kłopot polega na tym, że po biciu w ten sposób my bijemy tutaj. I gościowi atakujemy skoczka, on musi sobie tym skoczkiem odejść, bijemy, bijemy i gramy goniec H3 i atak na pole E6. Więc, yy, więc tak to wygląda. Więc większość o, yy, gońcem tutaj, czy skoczkiem bić, no po prostu to nie działa, bo odbijemy, nie? Więc on tutaj musiał, wydawało mu się, że musiał zagrać tak, tu. No i teraz ruch H5 który zdarza się bardzo często, jest bardzo zły, ponieważ my możemy zbić, zbić, zagrać tutaj, no i gościa dusimy. Potem gramy tu. Pamiętajcie, że jak wymusiliście ruch H5 i jeszcze jest pionek na G6, to to jest raczej wygrana pozycja. Więc oponent to zbił, tylko że po biciu, biciu, no to jest przegrana. Bo wisi jedna figura, wisi też H5. Tutaj, z tego co pamiętam, chociaż może to nie jest ten wariant, tutaj są jakieś takie dziwne rzeczy, że oponent chyba może Headman B6 zagrać i jak my zbijemy, to on bije tutaj, ale to nawet komp się nie zgadza. Może to był inny wariant. Natomiast to, co przeciwnik powinien zrobić, to po prostu zagrać tak, prawdopodobnie. Może nie. W myślałem, że tutaj z taką mi dam, że po tym po prostu e, bicie bicie i tu, ale, i, i traci figurę ale, albo coś. Natomiast on zagrał koniec e 4 co też jest nie do końca dobre jak widzicie, ponieważ po F3 tu no, chłop po prostu traci dwie figury. I tu nie ma co, nie ma się czego obawiać, nie?